Klaudia, no właśnie, chcesz więcej filmu, ale sama wspomniałaś, że odrzuciłaś propozycję wzięcia w nim udziału. No to mi podpowiedziano z tłumu. No faktycznie, faktycznie taka propozycja padła. No nie odważyłam się. Jakby to chyba była ta najśmielsza scena z całego filmu i nie obawiam się, że nie podobałabym temu. Ale w ogóle rozważałaś, czy od razu wiedziałaś, że nie? No, że po prostu na przykład, nie wiem, nie pozwala ci na to fakt, że jesteś mamą, albo może jakieś inne twoje wewnętrzne przekonania mówią, że nie? No przede wszystkim fakt właśnie tego, że jestem mamą. Nie wyobrażam sobie, żeby moi synowie oglądali mnie w scenie, gdzie... Można mówić? Gdzie obciągam w samolocie mężczyźnie, bo jakby chodziło o tą bardzo ważną scenę w filmie. Mnie bardzo ciekawi, kto w końcu zagrał epizod stewardesy, bo wiem, że Claudia El Dursi i Natalia Siwiec odrzuciły tę propozycję. Nie miały czasu, tak to nazwijmy. Nie miały czasu zagrać. Nie moje chyba aż tyle czasu. Oj, cały dzień zdjęciowy, no kochana, 12 godzin to jest dużo, gdzieś tam się wcisnąć w ich czas. Nie, prawda jest taka, że wszyscy zobaczył 7 lutego tą scenę i będą mogli powiedzieć, że albo tak to sobie wyobrażali w książce, albo że się mylili. Ale nie będziesz to ty? Nie, niestety nie produkcja mi nie pozwoliła. Wiesz, ja miałam taki pomysł, faktycznie wpadłam też na niego, bo mówię, kurde, jestem jedyną osobą, która tak naprawdę jest w stanie obronić. Okazało się, że nie, niestety nie jedyną i aktorka faktycznie udźwignęła rolę bardzo dobrze.